mówię coś tam, to będzie efekt stroboskopowy, a później idziemy do Eweliny i będzie ekstra. Cześć! Jestem Klaudia i dzisiaj opowiemy sobie o tym, w jaki sposób nasze oczy nas oszukują, albo może nawet trochę my je oszukujemy. Zobaczymy. Zaczniemy od efektu stroboskopowego. Efekt ten powstaje, kiedy na ruchomy obiekt świecimy migającym się światłem. W tym wypadku ruszającym obiektem będzie tutaj ta taka metalowa lina, a na samym dole zamontowane są żarówki LED, które będą właśnie migały. Taki efekt pozwala nam na spowodowanie, że obiekty na przykład zatrzymują się w bezruchu lub poruszają się w spowolnionym tempie. Ale ten efekt ma też negatywne skutki, na przykład w pracowniach, gdzie są poruszające się silniki, nie można stosować świetlówek, ponieważ świetlówki, my tego dość dobrze nie widzimy, ale one migają. I kiedy taką świetlówkę zamontujemy w miejscu, gdzie jest poruszający się silnik, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że ten silnik się porusza i przez to może dojść do wypadków. Dlatego na halach produkcyjnych z takimi silnikami czy obracającymi się maszynami nie wolno montować świetlówek, tylko jakieś inne rodzaje żarówek, na przykład żarówki LED. Zobaczmy, jak tutaj na naszym stanowisku wygląda ten efekt stroboskopowy. Widzimy, zaczyna się poruszać nasza lina. I jeśli dobierzemy odpowiednią częstotliwość poruszania się liny i migania, że ona będzie prawie taka sama, mniej więcej teraz, widzimy, że ten kształt, który stworzyła lina, on się praktycznie wcale nie porusza, zostaje zawsze takim samym kształtem, czyli właśnie widzimy tutaj ten efekt stroboskopowy. To też jest właśnie spowodowane tym, że nasze oko nie jest w stanie rozróżnić wszystkiego, ono ma pewne ograniczenia. Ale te ograniczenia nie tylko są czymś negatywnym, ale wykorzystujemy je w sposób pozytywny. I to, w jaki sposób je wykorzystujemy, zobaczymy zaraz u Eweliny. Chodźcie. Cześć Ewelina, co robisz? Cześć Klaudia. Robię serię zdjęć, a właściwie serię zdjęć, które staną się filmem. Mhm. Zapytasz, jak to możliwe? Jak to możliwe? Otóż nasze oko nie odbiera serii szybko po sobie następujących obrazów jako zdjęcia, tylko tworzy wrażenie ruchu. I już 24 klatki na sekundę, czyli 24 szybko po sobie następujące zdjęcia sprawiają, że nasze oczy widzą rzeczy nie jak zdjęcia, lecz jak film, jak ruch. Coś takiego właśnie teraz w szybki i prosty sposób stworzyłam.